Likwidacja getta łódzkiego, ostatniego tak dużego skupiska ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich, planowany już od końca 1943 roku. Władze w Berlinie w postaci Heinricha Himmlera wydały decyzję o tym, by stopniowo wygaszać produkcję oraz zmniejszać teren getta. Himmlerowi zależało, by przekształcić getto w obóz koncentracyjny i podporządkować go SS. Planom Himmlera przeciwstawiały się władze Łodzi, dla których bardzo istotna była produkcja wytwarzanych w getcie surowców na potrzeby niemieckiej armii. Nie bez znaczenia pozostawało to, że w aparacie urzędniczym nadzorującym getto pracowało kilka tysięcy osób, które w tym wypadku wysłane by zostały na front wschodni. Planom likwidacji getta przeciwstawiały się także władze Wehrmachtu oraz naczelne dowództwo. Dla nich bardzo istotne było produkowane w getcie towary, przede wszystkim elementy wyposażenia niemieckich żołnierzy. Ostateczną decyzję o stopniowym zmniejszaniu terenu getta i jego likwidacji podjęto w lutym 1940 roku. Miesiąc później wydano decyzję o wznowieniu działalności ośrodka zagłady w Chełmie nad Nerem. W czerwcu 1944 roku władze w Berlinie oraz władze w Łodzi podjęły decyzję o ostatecznej likwidacji getta łódzkiego. Od 23 czerwca do 14 lipca w 10 transportach z getta wywieziono ponad 7100 osób. Wszystkie zostały skierowane do ośrodka zagłady w Chełmie nad Nerem i tam natychmiast zamordowane. Informacje o planowanej likwidacji getta wywołały wśród jego mieszkańców popłoch. Przywracało im to w pamięci wspomnienia z 1942 roku, kiedy na śmierć do ośrodka zagłady w Chełmie nad Nerem wywieziono kilkadziesiąt tysięcy osób. Ostateczna likwidacja getta miała się jednak odbyć później, w sierpniu 1944 roku. Nie znamy pojęcia, mówił tak.